Witajcie w kolejnym odcinku MotoStory. Dziś gościmy Daniela Wielebę oraz jego wyjątkowy, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju samochód. A jaki? O tym najlepiej powie nam nasz dzisiejszy gość. Cześć, witajcie. Słuchajcie, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Tak uproszczę to troszeczkę, to jest koń. Ford Mustang GT. ...350 koni mechanicznych, pojemność silnika 4,6, V8, czyli 8 cylindrów, super, jak on po prostu się rozgrzewa, jaką on ma moc, świetnie się jedzie, świetnie się go prowadzi. No oczywiście to jest amerykańskie auto, a to oznacza, że drogi muszą być proste. U nas niestety mamy jakieś różne zawijasy, ale i tak ono świetnie się sprawdza na drodze. Bardzo szybkie i może nie tyle co wygodne, bo to jest auto sportowe, ale słuchajcie, jak ma się na liczniku 240 km. Teraz policjanci nie oglądają. Nie, absolutnie. To się czuje, że taki fajny dreszczyk emocji i to auto, ale słuchajcie, to auto mocno siedzi, mocno dobrze się trzyma drogi. No i słuchaj, a nie wiem, czy ty słyszałaś, że czarnymi autami jeżdżą ludzie bardzo odważni i ryzykanci. Ja mam czarny. Czyli jesteś pozytywnie zakręconą osobą. Mój drogi, jak tak ciebie słucham, to ty jesteś po prostu zakochany w tym aucie. No auto jest we mnie zakochane, a ja jestem w tym aucie zakochany. Nie jest... W ogóle amerykańskie auta mają to do siebie, że są duże, ale bardzo... Amerykańskie auta, ale polskie drogi. No tak, amerykańskie auta, polskie drogi, ale amerykańskie auto jest duże. Dobrze się trzyma drogi i nawet jak w polskich drogach są dziury, to no trzeba po prostu unikać tych dziur, ale nie, bardzo dobrze się takie auto sprawdza. Tylko że trzeba mieć dużo przestrzeni. Ono się sprawdza, auto się sprawdza na odległościach. Na miasto się nie nadaje, tak? Ja jeżdżę autem do pracy, mam jakiś wyjazd, tak? To wtedy się wybieram tym autem. Natomiast na co dzień po prostu mam inne auto, jeżdżę sobie innym, prawda, tam po mieście, bo to nie ma co, bo to dużo pali. Słuchajcie, 25 litrów, tak? 25 litrów, to wiesz, wyjeżdżasz z domu, zalewasz, wracasz, zalewasz. Czyli nie dla skąpców. No nie dla skąpców, ale jak ktoś kocha amerykańskie auta, wiecie, ja miałem ochotę na Forda Mustanga z 1969 roku, no ale to jest dopiero auto, wiesz, te kanapy takie szerokie, to jest zupełnie inna bajka, no ale niestety nie stać mnie było, przyznaję się, na to natomiast mnie stać, jestem po prostu sekso zakochany w aucie, tak? Może nie, w amerykańskich Mustangach, przepiękne auto, polecam wszystkim. Wyobrażam sobie, że nawet zresztą o tym wspomniałeś, wolno nie wypada jeździć tym samochodem. No właśnie, ostatnio widziałem, słuchajcie, kierowcę, tylko miał potrzeba, jeszcze zanim to odpowiem ci na pytanie, to trzeba odróżnić Mustangi, tak, jest Ford Mustang zwykły, to słabe. Ford Mustang GT, no i słabe. Ford Mustang GT Cabrio Shelby, to jest świetny. No i Mustang GT Cabrio 500 Shelby, to jest najlepsza. Ja mam wersję Ford Mustang, widzicie, to jest GT Cabrio, ale nie Shelby, czyli to jest trzecie, ale super. I to GT sprawia, że ono sportowe, bo ono się wyróżnia. Jest sportowe, ale odpowiadając na twoje pytanie, bardzo ostrożnie jeżdżę, aczkolwiek szybko, no mam trochę punktów, nie ukrywam. Ale no niestety nie da się inaczej. Ja kiedyś widziałem, jak facet przede mną jechał Mustangiem i na tylnej szybie miał kartkę: przepraszam was, ale mam 21 punktów. Więc ja go zrozumiałem wtedy, że musi tam się toczyć 50. Nie wypada. Ale wiecie, ja zaraz wam pokażę, jaki jest ryk silnika, bo to jest takie... Te dwie rury powodują, że ten silnik, on pracuje. Zresztą sami posłuchajcie. To ja zostaję i będę słuchać. Daniel, w środku prezentuje się równie efektownie, jak i na zewnątrz. Dlatego jestem ciekawa, czy dla ciebie samochód też jest taki wabik na dziewczęta? No nie, teraz nie, nigdy takimi kategoriami nie myślałem. Aczkolwiek jest coś takiego, jak na początku kupiłem auto i ściągnąłem dach, to źle się czułem, bo wszyscy patrzyli się, tak?
Właśnie, wszyscy się patrzyli i tak troszeczkę jakoś tak, wiesz, dziwnie się czułem, że aż jakby mogli, to by zajrzeli do środka. Nigdy nie myślałem takimi kategoriami, aczkolwiek myślałem o tym, że lubię wolność, lubię przestrzeń, tak? Dobrze się czuję, jak jadę autem i o wszystkim zapominam, tak? I jak jest ciepło, jak wyjeżdżam na przykład nad morze, zakładam czapeczkę, szalik, muzyka klasyczna, podstawa, najlepiej Ludwig van Beethoven, świetnie, i w ogóle wyłączasz się z życia i jakby nie interesuje mnie, co jest na zewnątrz. Aczkolwiek jest coś takiego, że ktoś może powiedzieć, o, lansuję. Nie, nie, wręcz przeciwnie. To jest dla mojego ja, tak? Ja się dobrze w nim czuję i już. Co musi być w wyposażeniu, żebyś dobrze się czuł? Przede wszystkim musi być skóra z welurem. Zaczniemy od siedzeń, tak? Wygodne, skórzane siedzenia z welurkiem, podgrzewane koniecznie. To jest fajnie, na przykład jak jedziesz, jak jest ciepło, to włączamy sobie i w plecy, i w pupkę zimny nawiew i dobrze się czujemy, prawda? W twarz słońce praży, ale my się tutaj od tyłu dobrze czujemy, tak? Skrzynia biegów, bardzo wygodna skrzynia biegów, automatyczna, dlatego że nie musimy za każdym razem machać tym drążkiem. Ja tego tak nie lubię, nienawidzę po prostu. Nie da, w ogóle bez sensu, tak? Musi być zestaw głośno mówiący na telefon, tak? Czyli bezpieczeństwo nasze. Ja mam tutaj zamontowany taki zestaw, a tutaj taki zapaszek, chociaż niepotrzebny, nieważne. Musi być oczywiście GPS, czyli cały komputer pokładowy, który wyznacza nam drogę, bo wiadomo, że polskie drogi są różne. Musi być CD przynajmniej na 6-8 płytek, żeby można sobie było przerzucać, tak? Musi być w kierownicy, nie wiem, udogodnienia, czyli przerzucam sobie, wyłączam, podgłaszam, tak? Co jeszcze musi być takiego? No musi być alkomat przede wszystkim, bo wiecie, jak to jest. Wiesz, jak to jest. No musi być alkomat. Reasumując, tak słuchając ciebie, prędkość jest ważna w takim samochodzie, ale nie brawura, tak? I bezpieczeństwo i wygodę przede wszystkim. Wygoda, bezpieczeństwo, zero jakiejkolwiek brawury. Ale oczywiście można tym autem jeździć szybko, ale bez brawury. Nie, to nie o to chodzi. Trzeba nim jeździć szybko, ale trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy można. Proponuję Kraków-Wrocław, autostrada A4. Tam można sobie tak ponad 200 pojechać. Auto musi być troszeczkę wygodne dla innych osób, tak? Nie może być tak, że kierowca się dobrze czuje, a pasażer już nie, a z tyłu jesteśmy, jedziemy zbici tam z tyłu, nie. To auto jest na 4 osoby i wbrew pozorom te 4 osoby spokojnie, wygodnie siedzą, tak? Jak dach jest, to już troszeczkę schyleni, ale bez dachu jest super i naprawdę jest fajnie. Jeszcze jak to auto jest obciążone, to mknie po prostu tak jak czołg, jak ten. Do następnej stacji. Do następnej stacji. Odwiedzasz, jeżdżasz na stację, zalewasz i znowu. I znowu stacja. To jeszcze jestem ciekawa, co jest w twoim bagażniku. Pokażesz nam? No, to jakieś takie ciuszki, gadżety. Idziemy. Otwieramy. Przede wszystkim mamy porządek. Ja muszę tutaj zareklamować odpowiednio. Dobrze, jest porządek. Czyli tak, torba na siłkę. Tak, buty na zmianę w razie czego, jakby no coś się działo z tymi, coś się stanie, to są na zmianę. Słuchajcie, tutaj jest jakiś szalik, a rękawiczki, pamiętajcie, ważna rzecz, rękawiczki w aucie. Dobrze się trzyma kierownicę podczas jak jest gorąco, kierownica się nagrzewa, a rękawiczki no po prostu dobrze trzymają kierownicę. A tutaj mamy tak, to wiadomo, Zara jakieś... Czekaj, zakupy były, pokazuj. Były zakupy, kupiłem krótkie spodenki takie. Takie sobie krótkie spodenki, jak będzie ciepło. Dobra, to mamy. Słuchajcie, tutaj są podstawki, takie podkładki, tak, do jak prowadzę eventy, no to muszę mieć dwie, bo jak jedną zgubię. No i najważniejsze, słuchajcie, a nie, to nie to, bo myślałem, że to hełm, kask jest, bo czasem jestem... tak, mam firmę budowlaną, więc czasem z kasku korzystam. Czyli dorabiasz, żeby mieć na benzynę. Tak, no i tutaj jest co? Gaśnica, tutaj mamy koło podzapasowe, lewarek, no i tyle tak naprawdę. No. Daniel, ja bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i że poznałam twoje auto. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Polecasz wszystkim? Słuchajcie, polecam wszystkim auto Ford Mustang GT
Cabrio 350, naprawdę, bo jest może nie ekonomiczne, ale jeśli chcecie być nietuzinkowi i czuć się, nie wiem jak to określić, no, męscy, to właśnie Ford Mustang. Ale zaczekaj, myślisz, że kobieta nie może jeździć takim autem? Nie, no jak najbardziej. Ostatnio byłem na zlocie. Ile pięknych kobiet takimi szybkimi autami po prostu wkłada te kluby i kręci koła. Ja mówię, a ty spróbujesz? Nie, ja może później. Byłem w szoku. Wiesz co, ja myślę, że to jest marzenie większości mężczyzn, żeby jego kobieta miała takie auto. Poznałem takie trzy dziewczyny, ale słuchajcie, no niesamowite. Ale coś jest takiego w tych kobietach, też takiego ostrego, taki pazur. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się, hej.